Siemanaszka Guardianie, przyszliście tutaj po kozacki damage na miecze Worldline Zero przy wykorzystaniu egzotycznej czapki Mask of Baklis. A więc zaczynajmy. Naszym celem będzie zwiększenie damage'u na egzotycznym mieczu Worldline Zero o 65%. Jak tego dokonać? Wykorzystamy do tego subklasę Stazę. Będziemy tutaj używać granatu Cold Slam Grenade, który polega na tym, że zamarza cele. Następnie fragment Whisper of Hedrons, który polega na tym, że dodaje damage do zamarzonych celów. Na naszym Heavy zakładamy sobie oczywiście miecz egzotyczny Worldline Zero, który ma perka tak naprawdę Kill Creepa. Perk nazywa się Assassin's Blade, polega na tym, że jeżeli zabijemy jeden cel, to wtedy damage naszego miecza zostaje zwiększony. Dalej na arkowej części naszej zbroi zakładamy mod o nazwie Lucent Blade. Mod Lucent Blade polega na tym, że jeżeli zadajemy obrażenia z miecza, to wtedy na 5 sekund zostają te obrażenia zwiększone. Mod ten zabiera światełka, więc musimy najpierw się światełkami naładować. A światełkami ładujemy się tak. Na bądź zakładamy mod Taking Charge do ponoszenia światełek z ziemi. Na nogach zakładamy moda Super Charge, który pozwoli nam zebrać 4 te światełka maksymalnie przy założonym jednym modzie. Na czeście zakładamy moda Stacks on Stack, który polega na tym, że możemy podnosić 2 na raz światełka z ziemi. No i oczywiście na głowie zakładamy naszą czapkę egzotyczną maską Baklis. Perk specjalny tej maski polega na tym, że zastępuje naszego dodge'a takim blinkiem stazowym. Po tym blinku mamy zwiększony damage do zamarzonych celów oraz do celów, których atakujemy arkową bronią. Jak wiadomo, oczywiście nasz miecz egzotyczny Worldline Zero jest bronią właśnie arkową. Cały Destiny polega na synergiach, na zależnościach między bardzo różnymi rzeczami, więc w tym momencie wykorzystamy właśnie tę synergię. Najpierw sprawdzimy sobie damage podstawowy naszego egzotycznego miecza Worldline Zero bez żadnych buffów. Lecimy do naszego Kolosusa, zadajemy mu Heavy Attack i ten Heavy Attack ma wartość 12405. Przy drugiej naszej próbie damage'u wydarzy się całkiem sporo różnych rzeczy. Przede wszystkim będziemy lecieć do naszego Kolosusa będąc nadawanym światłem, czyli będziemy mieli damage zwiększony dzięki naszemu modowi Lucent Blade. Następnie będziemy musieli zabić jednego potworka, który znajduje się koło bossa, po to, żeby aktywować perka Assassin's Blade, czyli tak naprawdę Kill Creepa na mieczu Worldline Zero. Następnie musimy zamrozić sobie naszego bossa, po to, żeby zwiększyć na nim damage dzięki fragmentowi na stazie Whisper of Hedrons. Następnie musimy sobie blinknąć z wykorzystaniem naszej egzotycznej maski Mask of Baklis. No i na końcu musimy zadać Heavy Attack naszym mieczem Worldline Zero. W tym momencie damage będzie wynosił 20263, czyli 65% zwiększony damage w stosunku do podstawowego. Sprawdźmy sobie sekwencję jeszcze raz. Kill Clip, zamrażanie, blink, no i na końcu Heavy Attack. I mamy swój damage. Drodzy Guardianie, tak by to na dziś wyglądało. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.